Siemanko, z tej strony czekuje się ze mną Noli! Witam Was w kolejnym odcinku z Gier Mobilnych. Moi drodzy, troszeczkę nas nie było, ale zauważyłem, że ten kanał nagle odżył. Nagle nasz short robi jakieś ogromne liczby wyświetleń, więc myślę, że mamy też dużo nowych widzów i myślę, że specjalnie dla nich, ale oczywiście też dla starych widzów, postanowiliśmy, że zaczniemy znowu ten kanał nagrywać, więc mam nadzieję, że łapka w górę zostawiona. Koniecznie moi drodzy, na tym kanale oraz Instagram Genali Polish Chocolate. Bardzo serdecznie się zapraszały. Tak czy inaczej, jesteśmy dzisiaj w zoo i mamy karmić aligatora. Ziomeczka. Daj sobie zjeść rękę, daj sobie zjeść jak to rękę. Dać sobie? Ale ja lubię moją rękę. Dawaj, poczekaj, dawaj. Poczekaj, rękę, poczekaj, się boi. No, nie dziwię się. Wciągnął nas jak jakiś spaghetti. Boże, w ogóle wiesz co, jak on powinniśmy go karmić, żeby nas tak nie... Tak delikatnie. Jak on je, to wygląda normalnie jak kot, zanim zacznie rzygać. A. Wiesz, jak on już robi te takie blu 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 przy twoim dywanie. A, nie rusz. To... A? Co ja mam, jak ja mam go? Wiedz, że coś się dzieje. O, dobra. Teraz jest spokojny. Dawaj. Ale przepraszam Kładź. Bardzo, w ogóle, Pyk. Kto w jakim zoo musi... Otwórz buzię. A... No, w sensie... Wszystkie zwierzęta są zło tak karmione. No może nie wkłada im się ręki do ust, ale się rzuca ten stek jakoś. No tak, tak żeby... się rzuca, a nie daje im się do paszczy. My mamy tego. Jaka kula! O mój bo. O mój... Ja nie wiem, czy to profesjonalista, jest. Profesjonalista, utalentowany, mój drogi. W taplaniu się w błocie. Nie! Udaje tego żuczka gnojaczka. Nie! Tak? No przecież widziałeś, jaki zrobił te, jak one się nazywają. Jeśli nie przysiady. Słoń akrobata może być, ale no... Raczej ludzie, którzy będą go oglądali na wybiegu, to tak będą raczej... jaki brudny... Nie, przepraszam bardzo, każdy będzie naprawdę zachwycony jego wspaniałymi... Co my tu mamy? Jakieś tymi sztuczkami. Alpaki i... Tak, to jest alpaki lwy. I lwy i... W ogóle zauważyłaś? Co? Alpaki wyglądają jak skrzyżowanie żyrafy i owcy. One mają jakby szyję i ciało żyrafy i głowę owcy. Czy ja wiem? Powiem szczerze, nie jestem na ten temat w ogóle przekonana, ale mi się bardzo podobają alpaki, ponieważ wyglądają jakby miały hełmy na głowie. Po prostu. Od dzisiaj nazywam alpaki żyrafo-owce. Od nie dzisiaj, wiem, czy to jest dobry pomysł, mój drogi. Jeśli byłbym osobą, która nazywałaby zwierzęta, nazwałbym to po prostu żyrafo-owce. Nie, alpaki z jakiegoś powodu, prawda? No muszą być. Ktoś po prostu... Co my tu mamy? Dobra, mamy arbuzy jeść. Tak, przepraszam bardzo. Czy możemy zauważyć tego małego ptaszka, który wygląda trochę jak logo Twittera? Gdzie? Z tyłu mu siedzi. Tak, i wcześniej przy słoniu też był, także to jest może po prostu jakiś przyjaciel całego zoo. Okej, albo może to jest roboptak, który został wysłany przez obcy rząd, żeby szpiegować na pracownikach zoo. Dlaczego miałby to zrobić? Nie wiem, to jakieś mają te tajne agencje, tajne rządy mają swoje jakieś sprawy. Ja nie sprawy. Wiem, ja ale wydaje nie mi znam. Się, że się... Opatrz, ma tyłek. Można ogolić... Nie można ogolić tyłka. Przepraszam bardzo, dlaczego Dobra. Chciałbyś jej ogolić tyłek? Zobacz w ogóle, jak jej się podoba, co podoba. Pozobacz na jej buzię. No ona bo... jest takie... A myślisz, owcom też się podoba, no bo w końcu... Zobacz, jak się cieszę! W końcu ciężar z nich spada. Utalentowana. Wiesz, ile to waży? Wiesz, jak taka wolna waży? Jest strasznie gorąco, ale przepraszam bardzo, czy widziałeś, jak ona pięknie zrobiła obrót? Widziałem. Utalentowana, naprawdę niesamowicie. Co ja mam? Banana. Co ja mam? Daj banana. Czy to jest ta gra? To jest ta gra, gdzie się robi te, gdzie się robi wielką wieżę z W ogóle zauważyłeś, że tylko jedna tańczy. Tam wszystkie inne stoją, a jedna jest takie yeah! Może tą tańczącą trzeba właśnie zbierać. Nie, wydaje mi się, że jakiekolwiek, ponieważ tutaj możesz naprawdę szybko je stracić. I o banany. Mój Boże, królestwo bananów bum, po prostu. Bum, bum. A dlaczego tamte zostały wyrzucone? Kilka wpadło, a cała reszta postanowiła, że spadnie poza mapę. No, okay. To jest bardzo niemiłe, przepraszam bardzo. Trzeba się poświęcić dla dobra ogółu czasami. Uważaj, tu jest skórka od banana, możesz się pośliznąć. Myślisz, że... Nie, zobacz. Ciach. To jest w sumie proste, za proste. Czemu to takie proste jest? Pyk, no, nie pyk, jest proste, zobacz, pyk, ten ptaszek pyk, znowu jest. Pyk. Widziałeś? Ja tak może to jest jakieś logo tego producenta czy coś. Nie mam zielonego pojęcia, ale jest bardzo, bardzo, bardzo przeuroczy. Teraz czy my, musisz. Czy mamy fruit ninjować? Tak, musisz przygotować jedzenie dla zwierzaków. Okay, dobrze to! Masz to ładnie, ninja, dobrze podciachać, żeby żadnemu, nie wiem, żadnej owcy albo żadnej alpace dobra. część nie została. A to my to robimy dla alpak czy dla jakichś. Nie wiem, może dla wszystkich. Come on, już to można było przecisnąć przez jakąś.
nie wiem, przyciskarkę i no wiesz co, wydaje mi się, że takiemu hipopotamowi to co już w ogóle wszystko jedno. Mamy... A, drogę tak. Narysować, dobra. Tak. Czekaj. W takim razie, siup. A, zobacz, jakie one są bardzo szczęśliwe. Widziałeś, jakim ogony się trzęsą? Bo to w sumie takie wielkie koty, więc... Ale czekaj, kotom się nie trzęsą ogony. Moment. Trzęsą ogony, znaczy, że atakują. A tak, bo one robią takie, o tak, tak no. Tyłkiem, tak. Dużo tych steków jedzą, co nie? No przepraszam bardzo, lwy to myślisz, że czym się żywią? O, to jest to, co jest w każdej grze, w reklamie każdej gry mobilnej, a tak naprawdę tego w grze potem nie ma. Masz dać słonikowi jedzonko. Zobacz, okay, jaki jest proszę szczęśliwy. Bardzo. Zobacz, jaki jest tutaj entuzjazm. Pep. Ciach. Masz szczęście, prawie bo tam wypadło, była dziura. No. Dokładnie, tam była dziura, więc byś zrobił smutek biednemu słonikowi. Co to jest? Czy to jest teraz Angry Birds? Nie wiem, czekaj, one... A, to są te, jak one się nazywają, świnki. Muszą się ale do tego, takie... do błota wejść, okej. Okay. To takie, powiem ci... Co, tam to jest smutne? Dlaczego tam to jest smutne? Przecież jest w błocie. Poczekaj, co zrobić, żeby teraz obydwie wrzucić? Nie mam zielonego... O, to ja... Co zrobiłeś? Muszę obydwie tam wrzucić. Boże, to są smutne. O, jedna tylko. A co z dwoma? O, chyba co z dwoma innymi? Udało mi się. Dobra, wystarczy, że jedną wrzuciliśmy. No tak, ale co z tymi dwoma, które są bardzo smutne? Mają nogi, to se podejdą. Wow. Podejdą se, bo mają nogi. Nieprawda, musiałeś je tam wrzucić. To po pierwsze, a po drugie, o, teraz mamy wrzucić, dać jedzenie znowu. Czy to jest znowu to samo? Nie. To wygląda, jakby się im levele już skończyły, ale dobra, jeszcze w ogóle, nie zakładam. Co się stało jej ręce, jakby tak... Nie wiem. Hop, dobra. Przepraszam bardzo, jedna kwestia. Czemu ten jeden je? Dokładnie, to chciałam samo powiedzieć. Co się dzieje z tymi dwoma z tyłu? Dlaczego one nie dostają jedzonka? To jest bardzo ja miłe. Nie mogę tego dalej przeciągnąć. No tak, i one się jeszcze cieszą. Dlaczego się cieszą? Nie wiem, może ich kolega nie jadł od 2 tygodni, a one jadły wcześniej. O, poczekaj, musisz dać mu picie. Czy wiesz, że ciekawostka, jak są małe słoniki, to one bardzo nie potrafią jeszcze posługiwać się trąbą? Tak tylko mówię. A, okej. Okay. Tak, i one dopiero potem się uczą i na Przecież początku... Jak one piją? No tak, próbują tą trąbą, ale tam nic nie dochodzi, bardzo mało dochodzi tego wody. A, okej. Okay. Tak, ale poczekaj, to one... Moment. Czy słoniki piją trąbą, czy to jest po prostu taki mit? Bo wydaje mi się, że one przecież mają buzię. No mają, ja ale widziałam no... filmik, jak one sobie tą trąbą tak, wiesz, tak jakby jak łyżką do buzi. O tak robią. Możliwe. W sensie... W sumie, wszyscy, nie wiem, nie wiem. Czy ktoś się zna na słoniach tutaj? Czy jest ktoś, kto zna się na słoniach na tym filmiku? Jeśli tak, to napiszcie w komentarzu, bo... To koniecznie, bo ja się teraz zaczęłam zastanawiać. Może to jest po prostu, wiesz, takie oszukaństwo. Przepraszam bardzo, czy ty właśnie chciałeś włożyć biedną małpkę do lwów? Tak, miałyby jedzonko dodatkowe, małpki wow, oczywiście. Wow, wiesz co, byłbyś beznadziejnym szefem zoo, naprawdę, okropnym. No to jest oczywiste, jakby to tutaj nie ma w ogóle co się zastanawiać, czy byłbym dobrym, czy nie, byłbym beznadziejnym, kompletnie. Dałbyś normalnie biedną małpę na pożarcie lwom dać. No co za po prostu okropne. Trzeba sobie w kryzysie radzić. Jak mamy za dużo małpek i za mało lwów. Wiesz, to co myślisz, że się rozmnożą? W wszechświecie musi być ten taki... Co, równowaga? To? Thanos to mówił, że... Aha, musi być równowaga, rozumiem. Tak, dokładnie. Nie podoba mi się, powiem ci, że zobacz, pan ptak jest dalej. Co się zrobił? Czemu on zjadł? To bo mu dałeś! Nie dałem, to mówię, przecież odwróciłem głowę, to tak upadło. No zobacz, jaki smutny teraz... Hop. Uuu! Ma 3, więc się niech nie narzeka, ale powiem ci, że chyba im się skończyły już pomysły na poziomy. Wydaje mi się, że było 12 poziomów i teraz nagle wszystko robią to samo, ale delikatnie inne, tak wiesz, odrobinkę zmienione. Przepraszam bardzo, tego nie było. No. Goliliśmy ją, a teraz ale zamiast teraz golenia musimy... mamy wyciągać te... Tak. Jak no to się nazywa? Te kolce, no. To się jakoś nazywa, jakieś wiem, psie, jakoś to się... psie coś? Psie, nie wiem, rzepy nie wiem. Rzepy jakieś? Ale to się jakoś nazywa, ja strasznie nie cierpiałam, jak chodziłam gdziekolwiek. To było fajne, to było śmieszne. Nie, bo potem jak to musiałeś wyciągnąć, to cię ręce bolały, tak cię kło delikatnie nie, w palce. To nie było takie aż bardzo kłujące. To było takie bardzo kłujące moim zdaniem, ja tego nie cierpiałam. Zawsze miałam to gdzieś na skarpetach albo na tych, na butach. I hop. Szczególnie jak miałam te, jak się nazywały, rzepy. Miałeś kiedyś buty na rzepy? Miałem. Tak, i to się najbardziej lubiało tam właśnie
zarzepić. Nie, do rzep to się zawsze przyczepiały jakieś trawa i tak dalej. I potem było takie brudny ten rzep był. No, to też było. Nieważne, moi drodzy, nieważne, bo my tutaj się sidetrackujemy, schodzimy z tematu, a mamy do robienia tutaj bardzo ważne jeszcze rzeczy. Jeszcze musimy posprzątać raz. Zoowe. Kto, przepraszam bardzo, rozwalił cały worek ziemniaków? Ja nie chcę nic mówić, ale... Oho. Ktoś może był, wracał z targu, zeszedł do zoo i... I co? I rozwalił zobaczył lwa, zrobił... Ola Boga! I opuścił worek i... I my teraz co mamy sprzątać przez niego? Dokładnie. Mnie ciekawi, że ta gra ma napisane tap to have fun, czyli klikaj, żeby się dobrze bawić. Poczekaj, ale może w takim razie możemy nakliknąć na przykład... Czy widzicie, jak się dobrze bawię? Widzicie, jaką radość sprawia mi klikanie? Możemy nakliknąć na jakiegoś hipopotama i on będzie robił jakieś sztuczki, nigdy nie wiesz. Nigdy nie wiesz. Może! Zobacz, nie. Jaka biedna, masz i dać! Zobacz, ona tak siedzi, tak... Mam jej pokroić! No bo ona jest mała, jeszcze nie potrafi się posługiwać nożem. Wiesz, tylko wiesz. Czemu my jej to ze skórką robimy, jak przecież powinniśmy to chyba robić z... A może ona lubi ze skórką, nigdy nie wiesz. Okej. Nie znasz jej, przepraszam bardzo, pytałeś jej, czy lubi ze skórką, jest nie? Wesoła, więc to tyle, tak, ale... Tak, widzisz, zrobiłeś jej przysługę. No przepraszam bardzo, o co chodzi? O, to jest coś nowego! Czekaj! Musimy... A słoń nas nie zaatakuje? Mam nadzieję, że nie. Dobra, jest dobrze. Okej, na szczęście. Ale wcześniej było i dwa, teraz tylko jest tylko jeden. W ogóle te oczy tak trochę dziwacznie... Ogólnie one są dziwne trochę. Mamy... Alpaka może ci zrobić krzywdę! To my sobie przejdźmy tak naokoło, żeby nam tej... Ale one mają fajne ogonki. Widziałeś ich okonki? Wyglądają dziwnie te... Wyglądają dziwnie te owco-żerafy. Mój Boże. Wiesz co, ja po prostu nie rozmawiam z tobą. One mają bardzo urocze ogonki. Tyle chcę ci tylko i wyłącznie powiedzieć. Tak, owco-żerafy zdecydowanie. Ja... Proszę bardzo. Gotowe. Ja nic nie mówię. Ja już nic nie mówię. Ale wiesz, co ci powiem? Słucham. To jest trudne! Wcale nie. Bum. A, no dobra. Już chciałam powiedzieć... Powiem ci... że te levele teraz będą powtarzały. No niestety. I my tu naprawdę nie mamy... Zobacz, odblokujmy to coś, co nam się odblokowuje, jakaś skrzynka, może tak. Jakieś nowe zwierzęta albo coś. To jest coś nowego! Poczekaj, masz im dać jedzenie! Aha, mam je trawą zachęcać, żeby szły. Tam, gdzie trawa, tam one będą szły. Ale zobacz, tam jest mała ta lamcia. To jest lama, czy jakiś piesek? To jest mała lamcia! Wow, nie, dostaliśmy spiny. Czy naprawdę tylko to? Tak, niestety. Myślałem, że... Ale patrz, teraz jest jakoś inaczej. Widzisz, W końcu BHP, zobacz. Tak, no przepraszam bardzo. Jak jeden pracownik został pożarty przez krokodyla, to wydaje mi się, że kolejnym razem... Gorzej jakby się taki przypadkowo za wysoko wyskoczył, by się ten hak nadział jak ryba. To już by było... Zobacz, on tak niebezpiecznie blisko do tego haka podskakuje. Ja myślę, że musi być jakiś łatwiejszy sposób. Można po prostu to rzucać i najwyżej one sobie wyłowią z wody, tak mi się wydaje. Nasiąknięte, no w sumie tak, jakby to nie ma dla nich różnicy. No one chyba. Mają, cały czas siedzą w wodzie, no proszę cię. Ale słuchaj, ja tutaj widzę, że tutaj się nic nie zmienia. To się jest delikatnie inaczej, ale myślałem, że może jakieś nowe zwierzęta będą albo coś. A raczej takich rzeczy tutaj nie ma, więc ja proponuję, żebyśmy ten odcinek skończyli. Gierka dostaje od nas raczej plusika niż minusika, bo absolutnie. Jest całkiem fajna. Przepraszam bardzo, ona zasługuje na plusa tylko i wyłącznie, żeby zobaczyć tego wspaniałego, okrągłego słonia. Czy widziałeś kiedyś bardziej okrągłego słonia? Ja widziałem raz w życiu słonia tak na żywo chyba, albo dwa. I był taki okrągły? Nie. Widzisz? Dokładnie. Ale słuchajcie, możecie sobie tą grę zagrać, jeśli chcecie, Zoo Happy Animals się nazywa. A my w sumie chyba wystarczy nam, prawda? Tak, oczywiście. Więc moi drodzy, widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!